Look at me! Look at me! Witam was, jestem Eryko, a wy oglądacie Zagrajmy w Left 4 Dead 1, odcinek 7. Jestem taki zmęczony, ponieważ to już trzecie podejście moje do tej planszy. Za każdym razem ginąłem, za każdym razem boty ginęły. Zazwyczaj to było tak, że na przykład Luis pierwszy ginął, a potem wszyscy ginęli. Tak, wszystko przez Luisa. Jak zwykle. Ach, szybko chcę to przejść naprawdę, bo już mi się dłuży ta mapa. Tak strasznie się dłuży. Chcę to zranować. Aby jak najszybciej przejść. Męczy mnie już mówienie do mikrofonu. Już mnie gardło zaczyna boleć. Jestem... Głowa mnie boli. O, to wszystko przez Luisa. I pilsu nie mogę znaleźć. No kurde! Tank! Jeszcze tanka do tego mi daliście. Już... Weźcie się pierdolcie. Nie ma tak zdjęć tanka z wasza. Zabiegu luźnego, nie mnie proszę. No kurde, jak to auto ma alarm. Ile ten tank ma życia? No już padł. Na szczęście... Dobra. Kurde, dobra, uleczę cię, Francis. Jesteś w takim miejscu. No jak możliwe, żeby... Tam musimy iść, bo widzę światło. Tak, już trochę znam tą mapę, skoro ją trzeci raz przechodzę. Nie mam za bardzo o czym mówić, za pierwszym razem było ciekawiej. Gdzieś tu jest strzelba automatyczna, dobra. Tak, yeah. Ha. To byłby Luis, gdyby zginął. Boże, co ja robię w ogóle? Co ja tu robię? Chrońcie mnie po prostu. Przez chwilę ja wam opowiem o czymś ciekawym. Czy wiecie, że grając jako Hunter w trybie kontra możecie się odbijać od ścian? Tak, tylko już zapomniałem jak. Chyba znowu musicie nacisnąć prawy? Czy coś w tym stylu? Chodźcie. No, jest nieźle. Nie musisz leczyć Luisa. O, podejdę do Luigi, tak gdzie. Ej! Ona powinna zginąć. Co za gnoje. Tak, to było niezbędne. Przez ten kontener. Hunter, boomer. Tak na Luisa. Jaki na co nam jest taki, jakby się dzieje, dobra, nie wiem. Shotgun jest szczytowaną bronią. Ej, ja go zabiłem, nie Francis, tylko zombie. Tom zombie.
Wolę karabin, sorry. Poprzednim razem. Mi się przyda... Kurde, pilsów znaleźć nie mogę. Bez pilsów to nie zabawa. O, właśnie. No właśnie, o to mi chodziło. A o to mi chodziło. Tędy tak, dobrze idę. Tak, już teraz jest finał, taki właściwy będzie, ale to jest trudny finał. Też trudny finał, tak. Dość trudny. Chyba wezmę shotguna, bo jakoś mi się dobrze z nim grało. Ponieważ w środku, w połowie ten generator się wyłącza. Wtedy jest trudno. Mam pipe bomba, dobrze. Pilsy mi się jeszcze przydało, ale wątpię, że to są. A, apteczki nie wziąłem. Już swoją wziąłem, ale Luisowi za kosz. O, fajnie. Karnistrę z benzyną. Przydadzą się. Uruchamiam generator. Chodźcie tutaj. Ej no. Tak, za mną. Wiem, widzę, że za mną. Zoe, jesteś odkrywcza. A jestem zmęczony tą grą. Gonię tą mapą, mówię, samą grę lubię. Boże, jaki wy problem macie. Naprawdę. Jakby to wymagało więcej inteligencji niż posiada mój komputer. Niestety nie wina komputera. Wiesz. Gdzieś tu był przecież ten karnistr. Już tam dwa karnistry zużyłem. Kurde. Kurde no! Dzięki. Właśnie. Trzęsie się ziemia, czyli tak. No, przynajmniej go podpaliłem. Thanks, guy. Wow, nawet nikt nie zginął. Może nowy rekord. Tak naprawdę, tak źle nam szło. I bomby fajnie. Używam tych pipe-bomb, co się będę. Coś ciekawego tu jeszcze jest. O, generator się wyłączył.
medyk chciałem już zawołać, jak w Team Fortress. Dobra, uleczcie mnie, nie będę piesów używał. Tylko mnie uleczcie, rozumiecie? Normalnie tak chętnie leczą, a teraz... Luis! Lecz mnie. No, Luis. Ehaha. Można jednocześnie być leczonym i uruchamiać generator, ale tylko jeden pasek ci się pokazał. I mamy tanka! Wow! Szybko poszło, naprawdę szybko. Jak wszyscy walą, to jest dobrze. Chodźcie. Wsiadać! Kurde, Luis! Udało nam się uciec, ale to jest trudny finał. Podsumowanie kampanii. Według mnie jedna z gorszych kampanii w Left 4 Dead. Wszyscy tym razem przeżyli. Ja jestem zmęczony. W półtorej godziny przechodziłem. Dwie misje. Ileż prób jedna, tak jasne. Zaawansowany, dobrze. 23 minuty, naprawdę. Dobrze, na razie. Jestem Eryk Koła. Ja się z wami żegnam. Cześć, pa, do następnego odcinka.